Hejaszka wszystkim, to ja Guciel i witam was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj widzimy się w filmie wyjątkowym. Może wyjątkowy to złe słowo, innym niż zwykle. Film ten zakończy rok 2021 i wejdziemy nim w rok 2022. Oczywiście będzie to materiał inny niż zwykle. W dzisiejszym materiale zaczniemy od garści statystyk, czyli porozmawiamy o tym, jakie cyfry nabił nasz kanał przez ten rok. Muszę wspomnieć, że jest to taki pierwszy rok w historii kanału od początku do końca. Zaczęliśmy działalność w 2020, jednak zaczęliśmy to od września, więc to był pierwszy pełny rok działalności kanału od stycznia do grudnia. Potem porozmawiamy o tym, co się wydarzyło na kanale przez ten rok, czyli takie wspomnienia, flesze, a potem po prostu sobie porozmawiamy o planach na ten rok. Będzie jeszcze trochę więcej, jeżeli chcecie zobaczyć, co macie rozdziały. Patrzcie po prostu i klikajcie do momentów, które was będą nudzić. Jeżeli będą jakieś momenty, które po prostu będą was nudzić, to sobie na szybko przewiniecie. No cóż, to tyle słowem tego przydługiego wstępu. Zapraszam was do oglądania. W tym roku kanał zdobył 4,5 tysiąca wyświetleń. To jest liczbą naprawdę gigantyczną. Dla mnie bynajmniej. Tak, wiem, są youtuberzy, są filmy, które tyle robi, gdzie 4,5 tysiąca wyświetleń to się robi w pół godziny. No ale to nie jest taki kanał, tak? To jest malutki kanalik ze strategiami, więc kanał mały i branża niszowa. Muszę też to powiedzieć. Filmy na kanale były łącznie oglądane 5 tysięcy razy. Liczba wyświetleń na kanale to ponad 5 tysięcy, za co wam bardzo dziękuję. Łącznie moje filmy były oglądane przez 164 godziny w tym roku. Co też jest dla mnie rzeczą no po prostu trudną do wyobrażenia. Człowiek nie zastanawia się nad tym, ile czasu poświęca na YouTubie, no ale dzięki temu teraz sobie uzmysłowiłem, ile czasu poświęcacie mi. Dziękuję wam za to. W tym czasie tego roku zasubskrybowały kanał 42 osoby. Właściwie liczba wzrosła o 42 osoby, bo to też liczymy unsuby i wychodzi 42 osoby. Za co wam również serdecznie dziękuję. Trzy najczęściej oglądalne filmy w tym roku to kolejno film z Zakonu Krzyżackiego z Age of History 2, Zjednoczenie Polski rozbitej dzielnicowo, również w Age of History 2 oraz film o tym, dlaczego Among Us umarło. Są to trzy najczęściej oglądane filmy. Widzicie je teraz je w kartach. Zwłaszcza na wyróżnienie zasługuje okres filmów od 23 listopada do dzisiaj. Tego dnia powróciłem do względnej regularności, czyli jednego filmu na tydzień. Wszystko było zaczęte materiałem Ratujemy Polskę przed rozbiorami w Age of History 2. Pewnie też teraz widzicie ten film w kartach. Od tego momentu do dnia, w którym to nagrywam, czyli 27-28 grudnia, na kanale pojawiły się 4 filmy i 2 shorty. Łącznie zrobiły one 1700 wyświetleń. Były oglądane przez 21,5 godziny i dzięki nim na kanał przybyło 12 osób. Ten najnowszy okres jest naprawdę dobry i daje mi to motywację do nagrywania. Dzięki temu czerpię też gigantyczną frajdę z tego, co robię. Ale o tym, no, coś tam jeszcze wspomnę przy okazji podziękowań, które będą na koniec. Teraz porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło na kanale przez ten rok. Rok 2021 rozpoczęliśmy odcinkiem z gry Wall-E. Serii Nostalgiczne Granie. Starsi widzowie na pewno pamiętają. Chociaż nie na pewno pamiętają,
no bo w tamtych czasach były dosyć niskie wyświetlenia. Film ten nosił tytuł, bo tam była gra, seria i dopiero na koniec tytuł. Tytuł tegoż filmu był Spartanin, Avenger i Haito 2.0. Jeżeli starszy miejsca, to link macie w kartach. Na własne ryzyko możecie obejrzeć. Przy okazji zobaczycie, jak gigantyczny postęp zrobiłem przez ten rok. To też będę o tym mówił trochę dalej. Niedługo później, bo w okresie ferii zimowych, a nie pamiętam kiedy one były, ale pamiętam, że cała Polska miała razem, na kanale rozpoczęła się seria live'ów. Najpierw feryjny tydzień, a później po jakimś tam czasie, nie pamiętam, już dosyć krótkim, wróciliśmy do regularnego streamowania. Streamy chyba były raz w tygodniu. Przechodziliśmy tam głównie Undertale, a później Deltarune. Pierwszy chapter, bo w tamtych czasach nie było drugiego. Długo na kanale nie pojawiały się żadne nowości. Cały czas był Wall-E, cały czas był Rimworld Kolonia Half-Soul, seria, od której wszystko się zaczęło, i okazjonalne streamy. I w zasadzie długo było tylko to. Aż w końcu nadszedł koniec pewnego etapu na moim kanale. Nie była to taka jedna śmiała granica, tylko takie bardziej przejście. To się zaczynały zaczynały się tutaj pewne przemiany na kanale, które trwały dosyć długo. Jesteśmy jednak w stanie wyraźnie nakreślić początek tych przemian i ich koniec. Więc w zasadzie początek tych przemian, początkiem końca pierwszej epoki w historii kanału, pierwszej części historii kanału, był 26 lutego. Tego dnia zakończyliśmy naszą przygodę z Wall-E. Seria Nostalgiczne Granie, mimo zapowiedzi wcześniejszych, nie była kontynuowana. Dlaczego? Miała się po niej pojawić twierdza. Jednak OBS nie chciał z nią współpracować, przez co nie mogłem jej nagrać, nie miałem jak jej nagrać, co zaowocowało tym, że ostatecznie Nostalgiczne Granie zmarło śmiercią naturalną. Długi czas później, 7 kwietnia, zakończyła się seria Kolonia Half-Soul, której finałem była śmierć lidera kolonii i głównego bohatera zarazem. Tutaj już rozpoczął się taki okres, gdzie ja sam doszedłem do wniosku, że trzeba wprowadzić zmiany, trzeba wprowadzić reformy na kanale, i wreszcie to zrozumiałem. Dopiero w zasadzie po ponad połowie roku wrzucania zorientowałem się, że to co ja robię nie jest atrakcyjne dla nikogo. I nawet ja nie chcę oglądać tych swoich materiałów. Więc tak oto 7 kwietnia kończy się Kolonia Half-Soul. Jednak żeby dojść do takiego względnego końca przemian na kanale, musimy pójść jeszcze dalej. Konkretnie bardziej do maja. W międzyczasie zmieniłem program do montażu, co też pozwoliło na zwiększenie jakości materiałów. W maju kupiłem nowy mikrofon. To wreszcie sprawiło, że filmy były zdatne do oglądania i słuchania, a było to dopiero w maju. No niestety, ale to był już kamień milowy i zakończenie przemian na kanale. Wtedy ostatecznie na kanale przewagę zdobyła Age of History 2 jako główna gra kanału. I powiem szczerze, jest to rzecz, która mnie mocno zaskoczyła i w zasadzie której nie oczekiwałem. A powiem więcej, nawet nie chciałem. Po prostu nie chciałem, żeby Age of History 2 była tą grą, którą będę musiał wrzucać na kanał i która będzie się oglądać. Bo po prostu to na niej będzie oparta moja widownia. Ja po prostu nie wiedziałem o tym. Tutaj kończąc już wspominki, można wspomnieć jeszcze o serii Gameplay News, która jest największym świadectwem tego, jak bardzo mój kanał poszedł do przodu przez
przez ten cały czas. Jest to naprawdę coś, z czego ja jestem dumny. Jeżeli mogę, jeżeli się uda, macie link w kartach, ewentualnie w opisie wrzucę do playlisty. Gameplay News. Seria informacyjna ze świata gier. No i w zasadzie tak bardzo nie tylko. Moja ulubiona seria. Jest najlepszym świadectwem tego, jak gigantyczny progres został uczyniony na kanale. To jest po prostu świadectwo tego, jak ja na YouTubie dojrzałem. Niestety, mimo że tą serię bardzo lubię, to ciężko mi jest ją kontynuować ze względu na bardzo duży nakład pracy i czasu, który wymaga te filmy, a w roku szkolnym po prostu ciężko ten czas. Oczywiście ktoś może podnieść argument, że to, co wtedy robiłem, było w roku szkolnym. Tak, to prawda. Ale było to zdalne nauczanie, gdzie lekcje trwały po 35 minut. Teraz mamy wprawdzie zdalne nauczanie, no ale niestety, lekcje trwają 45 minut, a nie te 30 minut. Co sprawia, że w zasadzie nie wiem, czy jest gorzej chodzić do szkoły, czy siedzieć przed komputerem 45 minut, często nie mając nawet czasu wstać od biurka. No po prostu nie wiem. Ja nie mam po prostu czasu na produkcję filmów. No co niestety bardzo mnie boli. Oczywiście filmów serii Gameplay News, bo jak widzicie, mimo dosyć napiętego harmonogramu, staram się wrzucać. No i mógłbym jeszcze długo mówić o historii kanału, ale no, to jest już historia najnowsza, którą wy dobrze znacie. To są już no po prostu filmy, które stały się najbardziej popularne na moim kanale. Zakon Krzyżacki, Kazimierz Wielki. Po prostu to są już rzeczy, które są na moim kanale. No i będą. Tak, to jest już taki okres po prostu, gdzie ja nie wiem, o czym mówić, no bo wszyscy wiemy. Być może za rok opowiem trochę o tym końcowym okresie tego roku. Teraz przejdziemy do celi, które sobie postawiłem na ten rok. I powiem szczerze, są one dla mnie dosyć ważne i są to rzeczy, które chciałem zrobić po prostu od dawna. Cele takie główne są trzy. Właściwie dwa cele i jedno marzenie. Celem pierwszym, nadrzędnym, jest utrzymanie regularności na kanale. Moim celem jest wrzucanie filmów przynajmniej raz w tygodniu. Oczywiście zachowując dotychczasową jakość, a nawet ją zwiększając. Ja nie uważam, że moje filmy są jakieś wybitne, więc po prostu będę chciał, żeby cały czas po prostu poziom szedł w górę. Moim drugim celem, więc to są w zasadzie dwa cele w jednym. Zachowanie regularności i podnoszenie jakości. Drugi cel dosyć mocno się łączy z podnoszeniem jakości, a mianowicie wprowadzanie na kanał większej ilości gier. Jak zauważyliście po serii z Europie Universalis 4, na razie będzie ona kontynuowana, ale powiem szczerze, ja nie wiem jak długo, bo nie cieszy się ona zbytnim odzewem niestety. No i to dosyć mocno mnie rozczarowywuje. No ale cóż, po prostu za mała widownia, żeby wszystkich interesowało to, co robię. No ale wracając. Więc czynię kroki w tym kierunku. Jest potężna Europka Universalis. I jeżeli się uda, to chcę z niej robić jeszcze więcej serii. Być może multiplayer. Przygotowuję aktualnie serię z Stellaris na modzie Fallen Republic, która przeniesie nas do odległej galaktyki znanej z Gwiezdnych Wojen. Najprawdopodobniej seria będzie multiplayer, ale zobaczymy ją dopiero w przyszłym 2022 roku. Mam nadzieję, że uda się i dojdzie ona do skutku. Poza tym mam szczerą nadzieję, że
potencjalny powrót Molda, który też chciałbym, aby się odbył, będzie się cieszyć jakimś zainteresowaniem. Aktualnie mam trzy warianty. Myślę nad trzema rzeczami do Rimworlda. Pierwsza to Rimworld, ale mamy Gwiezdne Wojny na modzie, który dodaje nam frakcję z Gwiezdnych Wojen. Mamy na tym modzie miecze świetlne, mamy wspomniane frakcje, mamy moc, mamy blastery. Normalnie wszystko z Gwiezdnych Wojen, tylko że w Rimworldzie. Drugi wariant to Rimworld, ale Władca Pierścieni. Ta seria najprawdopodobniej się pojawi na kanale i zdziwiłbym się, jeżeli by tak po prostu nie było. Dlaczego się pojawi? W tym roku wyjdzie serial Amazona z Władcy Pierścieni. I mam nadzieję, że kiedy znowu faza Władca Pierścieni staje się trochę bardziej klikalna, więcej nas przybędzie na kanał. Co będzie ważne dla trzeciego celu, o którym powiem za chwilę. Trzecim wariantem powrotu Rimworlda jest Rimworld, ale mamy apokalipsę zombie. Czyli w zasadzie całe dnie bronimy się przed hordami zombie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możecie zobaczyć serię u Krajtusia z Rimworld Zombieland. Mam też w planach takie, jak bardziej się postrzegolę, pojawienie się Prison Architect na kanale. Jeżeli by się udało, to z modem SCP w przyszłości, jeżeli będzie można, bo jeżeli braliście kiedykolwiek jakąś grę na Epiku, to wiecie, że tam jest problem z modyfikacjami. Trzecim moim celem, właściwie bardziej marzeniem, ambicją, jest osiągnięcie liczby 200 subskrybentów. Bardzo chciałbym dojść do tej liczby. Powiedziałbym, że 100. Ale ta liczba jest już naprawdę realna, to jest już coś w zasadzie na wyciągnięcie ręki. To 34 osób brakuje nam, żeby dojść do setki, więc stawiam sobie cel trochę dalszy, to jest takie marzenie, dlatego nie mówię o tym tak bardzo w kategorii celu, ale po prostu wyrażam nadzieję, że osiągniemy tą liczbę, że będzie nas coraz więcej, to też jest dla mnie ważne. To jest nawet, nie stawiam sobie, jako cel, to ja sobie po prostu nie stawiam takich barier, nazwijmy to, takich granic. Po prostu ważne, żeby było nas jak najwięcej. Chociaż i tak mam teraz kochane community. Swoją drogą zapowiedziałem na streamie urodzinowym, który się odbył gdzieś tam w drugiej połowie maja. Zapowiedziałem, że na tąże liczbę subskrypcji, na 200 subskrybentów, pokażę swoją twarz. I będzie się to wiązało z licznymi nowymi seriami na kanale, bo po prostu mniej gameplayowymi, po prostu będę mógł pokazywać twarz. Będę pokazywać twarz. Dzięki czemu jakieś vlogi, jakieś recenzje będą miały po prostu więcej sensu. A i jeszcze takie pytanie, tak całkowicie z dupy, że się tak wyrażę. Czy chcielibyście zobaczyć na kanale recenzję nowego Matrixa, bo tak się złożyło, że akurat oglądałem nie tak dawno, bo nie wiem, kiedy wy to obejrzycie, więc najłatwiej będzie powiedzieć nie tak dawno. I gdybyście byli zainteresowani, to chętnie bym nagrał. Kiedyś była taka seria, właśnie miała być seria recenzent. Niestety zrecenzowaliśmy ostatecznie tylko Wally'ego. Najprawdopodobniej seria ta powróci, kiedy będzie kamerka. Bo wtedy będę mógł, nazwijmy to, dodatkowo uatrakcyjnić swoje materiały moim ryjcem i to, co będę przed tą kamerą robił. Czy jakieś wygłupy, czy mimika się pojawia.
pojawi na tych filmach. No i na koniec zostawiłem rzecz najważniejszą. Czyli podziękowania. W zasadzie chcę skierować na razie jedne podziękowania. Są one do was, drodzy widzowie. Konkretnie, personalnie do ciebie. Mimo, że nie znam twojego imienia. W większości przypadków, bo kilku znam. Po prostu dziękuję wam. Dziękuję wam za wszystko, dziękuję za to, że jesteście. Gdyby nie wy, nie nagrywałbym dalej. Mimo, że ja to po prostu lubię. Ale gdybyście wy nie dawali znaku życia, gdybyście wy nie mówili mi, no to jest fajne, że to wam się to podoba i chcecie więcej. No to po prostu dziękuję wam. Naprawdę, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i przepraszam, że tak bardzo powtarzałem to dziękuję. Na początku materiału też, ale po prostu brakuje mi słów, żeby wyrazić moją wdzięczność. Naprawdę, bardzo wam dziękuję za wszystko. No, a więc to tyle. Życzę wam szczęśliwego roku 2020. Ja bym był lepszy niż dwa poprzednie lata. Mam nadzieję też, że święta przebyły w miłej, mam jeszcze większą nadzieję, rodzinnej atmosferze. Po prostu nie zdążyłem z filmem wcześniej na święta, takim specjalnym odcinkiem, gdzie mógłbym te życzenia wam złożyć. Więc po prostu mam nadzieję, że po prostu te święta były jak najlepsze i jak najbardziej miłe. Dzięki wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się spodobał, no to daj znać łapką w górę, jakimś miłym komentarzem. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to drogi widzu, bardzo serdecznie cię proszę, zasubskrybuj kanał, bo to przybliży nas do realizacji trzeciego celu, a właściwie mojego skrytego marzenia. Do zobaczenia w przyszłych materiałach, już w roku 2022.